Przed rozpoczęciem wygrana finals w Riadzie, najważniejszego turnieju kończącego sezon tenisowy, atmosfera wśród uczestniczek jest napięta, a przygotowania idą pełną parą. Iga Świątek, która ostatni raz występowała na US Open, wróciła do rywalizacji na światowych kortach, trenując intensywnie w Riadzie. Jej treningi z Cinwen Rzęk oraz Aryną Sabalenką, dwiema z czołowych zawodniczek. To doskonała okazja, aby doszlifować formę przed nadchodzącymi meczami. Jak donosi dziennikarz Kanal, Bartosz Ignacik, Iga Świątek miała okazję do sportowego rewanżu podczas jednego z treningów, gdzie pokonała cine Zheng. To starcie miało szczególny charakter, ponieważ Chinka wliminowała Polkę podczas ostatnich igrzysk, co z pewnością dodawało motywacji naszej tenisistce. Podczas wygrana finals Iga Świątek znalazła się w grupie pomarańczowej razem z Cori Coco Gałów, jesicą Peguła oraz Barborą Krejcikową, co zapowiada emocjonujące pojedynki. Z kolei w grupie fioletowej rywalizować będą Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina i Qinwen Zheng. Podział na grupy i zbliżające się mecze zwiększają emocje wśród fanów tenisa, którzy z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia na korcie. Treningi na głównym korcie w Riadzie to kluczowy element przygotowań, pozwalający zawodniczkom na aklimatyzację do panujących tam warunków. Sesja treningowa Igi Świątek z Zheng była nie tylko okazją do rewanżu, ale także do testowania swoich umiejętności w realnych warunkach turniejowych, co jest niezbędne w celu odpowiedniego przygotowania do nadchodzących wyzwań. Wygrana finals to nie tylko czas zmagań sportowych, ale również moment, w którym tenisistki mają szansę udowodnić swoją wytrzymałość i determinację w walce o najwyższe trofea. Dla Igi Świątek, jak i dla jej rywalek, każdy mecz będzie miał ogromne znaczenie w kontekście końcowych rozstrzygnięć w światowym rankingu tenisowym. W obliczu zbliżających się wygrana finals, treningi Igi Świątek nabierają kluczowego znaczenia, nie tylko w kontekście technicznym, ale również mentalnym. Jak się okazuje, polska tenisistka, obecna wiceliderka rankingu wygrana, skutecznie wykorzystuje te sesje, aby udoskonalić swoje umiejętności przed oficjalnymi meczami. Podczas jednej z sesji treningowych Iga miała okazję zmierzyć się w jednosetowym sparingu z Chin Wen rzęk. Mimo, że wynik tego seta nie jest dokładnie znany, informacje przekazane przez Tomasza Moczka sugerują wynik 6,3 lub 6,4 na korzyść świątek, ważne jest, że zakończył się on zwycięstwem Polki. To z pewnością dodaje jej pewności siebie, zwłaszcza po wcześniejszej przegranej z ręk podczas Igrzysk. Kolejny trening przyniósł starcie z Aryną Sabalenką, obecną liderką światowego rankingu. Co z pewnością mogło być dla Igi doskonałą okazją do przetestowania swoich umiejętności przeciwko zawodniczce o najwyższym rankingu. Chociaż sesja ta, jak relacjonuje dziennikarz Bartosz Ignacik, nie przyniosła rozstrzygnięcia w pełnym secie, dynamiczna i zacięta rywalizacja była widoczna i, jak podkreśla reporter, bardzo przyjemnie się to oglądało. Te treningowe starcia nie tylko pozwalają Iga Świątek ocenić swoją formę i przygotowanie do nadchodzących meczów, ale również dostarczają jej cennych doświadczeń przed właściwymi rywalizacjami turniejowymi. Niewątpliwie, każde z tych spotkań, nawet jeśli to tylko sparingi, przyczynia się do budowania strategii i taktyk na nadchodzące mecze, gdzie presja i oczekiwania będą znacznie większe. Atmosfera podczas tych treningów, mimo ich towarzyskiego charakteru, nie pozostaje wolna od sportowego napięcia, co jest kluczowe w kontekście zbliżającego się turnieju wygrana finals. Każdy element przygotowań IGI, od wyboru rywalek na sparingi po analizę ich przebiegu, jest istotny w kontekście dążenia do zachowania i potencjalnie poprawy jej miejsca w światowym rankingu tenisa.